Jezu, to nie był szupak? Jezus Maria. Ja nie mogę. Nie wierzę w to. Witam Was ze swojego lokalnego kanału. Jest godzina 6 rano, jeszcze przed tym jak wszyscy wstali z barek i o co mi właśnie chodziło, żeby przyjść tu jak najwcześniej. W ciągu dnia już jest bardzo ciepło, 16-17 stopni. Niestety rano jeszcze nie widać całkiem tej nadchodzącej wiosny, czy tej wiosny, która już jest, bo są tylko 2-3 stopnie na plusie. Ale mam nadzieję, że to wystarczy, żeby te rybki stały się bardziej aktywne. Zwłaszcza chodzi mi o konie. No więc dzisiaj jestem właśnie na kanale w pogoni z jakimiś fajnymi okoniami. Także życzcie mi powodzenia, zostańcie ze mną i życzę Wam jego oglądania. Siedzi. A ja myślałem, że to okoń. A to obślizgu znowu. Dobra, chociaż. Czegoś trzeba zacząć, nie? Teraz też lecimy z naturalnymi kolorami. Skoro nam się dzisiaj sprawdzają, to nie ma większego sensu kombinować z czym innym. Siedzi. A znowu obślizgu. Następny. No i co? Morning. Thank you.
worry. Siedzie. Ale nie, bo to będzie szczupak. Prawie na pewno to będzie szczupak. Nie wydaje mi się, żeby był duży, ale... Jezu, to nie był szczupak? Jezus Maria! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Nie wierzę w to. Patrzcie. Nie wierzę. And you pulled it out and then just dropped it. Yeah. That's why I thought it's a pike. Ah, beautiful. Get a fast check. Yeah, I need to find a bit lower a bank so I can put it in the water. Oh, right. Yeah, it's all built up along here. Yeah, I think it should be over there. Wow. Dobra, słuchajcie, ciągle się trzęsę. A wam pokażę. Patrzcie. 41 cm. Wchłonięta, przynęta. 7,5 cm. To jest kajtek akurat. Co za rybsko. Warto było wstać wcześniej. Coś takiego. Parę fotek i wypuszczamy do wody. Patrzcie, jaka grubytka jest. Co za ryba. Rybka. Czekajcie. O, tak jest. Rybka już jest gotowa, żeby uciekać, więc tutaj nie będziemy jej już więcej męczyć. Uciekać. Tak, super. A my lecimy dalej. Siedzi. Okej. No tutaj jakiś kontrast musi być, oczywiście. Mały, ale wariat. Tak zacięty, że muszę go szczypcami odhaczać. Ej, bo jakbyś mi oddał moją przynętę szkrabię. Tak jest. Uciekaj. Uboj. Z przynęty to już chyba za dużo tutaj nie zostało, ale zobaczymy, czy uda się jeszcze. Nie. Chociaż. Nie. No zakładamy nowo. Przynęty spróbujemy jeszcze może trochę pokleić w domu. Zobaczymy, czy nam się będzie chciało. Ok, tego ranka już więcej nic się nie wydarzyło. Także dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. A spotkam z wami się już niebawem w następnym filmie. Trzymajcie się, połamania, hej!